wyjątkowy, ale dla grupy rekonstrukcji historycznej garnizon Suwałki tradycyjny sposób uczczono w naszym mieście 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Mieszkańców Suwalszczyzny nie dziwią już jeźdźcy konno zmierzający na Górę Szubieniczną położoną na skraju Suwałk. Jerzy Brzozowski, na co dzień dyrektor Suwalskiego Muzeum Okręgowego, wraz z innymi członkami grupy rokrocznie w styczniu siodła konie i rusza w kilkukilometrową podróż, by oddać hołd powstańcom. W grupie rekonstrukcji historycznej garnizon Suwałki jest to sposób tradycyjny, ponieważ przez kilka kolejnych lat jeździliśmy patrolem konnym pod pomnik Powstania Styczniowego na tzw. Górze Szubienicznej w Suwałkach i tam oddawaliśmy hołd poległym powstańcom. Tak w zasadzie chyba pierwszy raz to było w okrągłą 150. rocznicę i przez kolejne rocznice w dzień powstania bądź w najbliższy weekend rocznicy powstania ten wyjazd był organizowany. Przez ostatnie dwa lata nie udało się grupie zwanej patrolową wyjechać, ale dla Jerzego Brzozowskiego ta rocznica jest ciekawa, jest ważna, a to też tak z reguły bywa, że oficjele i politycy zauważają tylko okrągłe rocznice, natomiast my staramy się, żeby obchodzić każdą rocznicę każdego ważnego wydarzenia w historii naszego kraju. Na naszym terenie główną areną powstańczych walk była Puszcza Augustowska. Najważniejszym oddziałem był oddział pułkownika Romotowskiego Wawra, naczelnika powstania w województwie augustowskim. I te najważniejsze działania i najważniejsze wydarzenia skupiły się ciepłą porą, czyli od późnej wiosny do jesieni 1863 roku. Było od nich oczywiście kilka takich ważnych wydarzeń, kilka mniejszych potyczek. Bitwa pod Gruszkami, bitwa zwycięska, co w powstaniu styczniowym było też takim ważnym, też dodającym siły do walki powstańcom wydarzeniem. Góra Szubieniczna jest miejscem symbolicznym. Jak wskazuje Brzozowski, nie ma bezpośrednich dowodów na to, czy ginęli tam ludzie, ale jak podkreśla... Na pewno po powstaniu styczniowym stały tam krzyże, na pewno krzyż stał u progu pierwszej wojny, został zniszczony przez artylerię. Na pewno krzyż stał w okresie międzywojennym, a w momencie, kiedy sypano kopiec Piłsudskiego w Krakowie, to właśnie z tego miejsca, z góry Szubienicznej, wzięto symbolicznie ziemię na sypanie tego kopca, czyli jakby w tradycji, w świadomości mieszkańców Suwałk było to miejsce uświęcone krwią powstańczą. Stroje, w jakich jeźdźcy ruszają na powstańczą górę, nie są wzorowane na odzieniu powstańców. Stroje są takie trochę, jak to się teraz mówi, kombinowane, czyli tak naprawdę na sobie mamy przede wszystkim stroje kawaleryjskie z okresu międzywojennego, ale na to są jakieś elementy, czyli czapka konfederatka z herbem powstania styczniowego, czyli z trzema znakami, orzeł, pogoń i święty Michał. Wszystkie trzy krainy, które uczestniczyły w tym powstaniu. Kożuszek bardzo, bardzo częsty, strój powstańca. Koledzy też mają takie elementy, łącznie z bronią, z repliką broni z tamtych czasów. Także staramy się, żeby przynajmniej wizualnie zbliżyć się do tego wyglądu powstańców styczniowych z tamtych czasów. Zdaniem Artura Płońskiego, również członka GRH garnizon Suwałki, powstanie styczniowe umykające ze świadomości historycznej Polaków i z podręczników historii było niezwykle istotnym wydarzeniem. Zwłaszcza tutaj na Suwalszczyźnie, dla takiego rozwoju świadomości, dla tego, co potem się stało w 18 roku, kiedy przecież cały pułk piechoty został tutaj sformowany z ochotników, a oni to byli wszystko młodzi chłopcy wychowani właśnie na legendzie, na historii opowiedzianej o tym powstaniu, którego pozostałości ciągle możemy podziwiać, prawda, uroczyska w Puszczy Augustowskiej, nasza Góra Szubieniczna, na którą dzisiaj właśnie jedziemy. Zdaniem Płońskiego również w wymiarze narodowym rola powstania styczniowego dla świadomości i naszego poczucia tożsamości jest trudna do przecenienia.